Witajcie, dzisiaj będziemy przedstawiać kolejną produkcję mobilną na systemy Android i iOS. Witajcie. Mowa będzie o Valkyrie Crusade, zwaną przez nas pieszczotliwie Porn Frontierem. Frontier. Jak wiadomo, seks sprzedaje się świetnie. Nie, no to wszystko jest oczywiście PG-13, więc nie widać sutków. To jest założenie takie, żeby nie było widać sutków, wtedy mogą to oglądać małe dzieci. Jest to taka dosyć klasyczna gra, nazwijmy to, nie wiem, zbierackie, sumonowa, trochę zbieracko-sumonowo, RPG-owo. Mikrotransakcje. Mikrotransakcje oczywiście są, no wiadomo, że o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast gra ogólnie ma dosyć dużo różnych funkcji. Chociaż sam bazowy jakby taki gameplay wydaje się jednak trochę taki potraktowany po macoszemu. Mamy tutaj dosyć dużo, dosyć wysoce rozwinięty taki element, nazwijmy to, nie wiem, no społecznościowo time managementowy, no coś jak, nie wiem, jakieś Farmville czy coś takiego. Mamy takie nasze królestwo, które sobie budujemy, stawiamy tutaj różne takie budyneczki, które nam generują jakieś surowce, za które możemy potem sobie najróżniejsze rzeczy wykupować. Zbierasz surowce teraz, tak? Tak, mamy trzy podstawowe surowce, czyli tam złoto, eter i iron bodajże. Ogólnie w zasadzie one wszystkie działają mniej więcej tak samo, żeby wybudować na przykład, że najczęściej, żeby rozwinąć dany budynek związany z danym surowcem, potrzebujemy dwóch pozostałych, tak? Czyli załóżmy, nie wiem, chcę sobie ten storehouse złota zwiększyć, no bo tutaj to on odpowiada za ten limit taki, który mogę mieć ogólnie złota, no i żeby go zwiększyć, muszę wydać ten eter i ten iron, to trwa 3 godziny, oczywiście możemy sobie to przyspieszyć za tam te premiumowe gemy. Jasne, klasyk. Czy możesz najeżdżać miasta innych graczy? Nie, nie ma tu takiej opcji. Chciałem porównać do game'a przez chwilę. Nie, to jest taki... To tak naprawdę służy, wiesz, po prostu do generowania jakby surowców, których używasz w grze. No jest tu też sporo takich różnych użytkowych budynków, na przykład tam parlament, który mi zmniejsza koszty rekrutacji żołnierzy, czy tam jakieś budynki, na przykład to jest dosyć ciekawe, że masz budynki odpowiedzialne za ten jakby twój poziom takiej energii, której używasz do wykonywania misji. O. Także to tak samo masz oddzielne budynki do zwiększania jakby takiego limitu wielkości twojego oddziału. No, każda karta ma, bo oczywiście głównymi jakby jednostkami są tutaj karty takie z roznegliżowanymi paniami, mniej lub bardziej obciachowymi, najczęściej bardziej. Pokaż taką, można jakoś powiększyć taką kartę? Nie no, panie, oczywiście, że można. Full screen, tak zwany FAP mode. No man. No. Tak to mniej więcej wygląda. Ta i tak jest dosyć pruderyjnie ubrana. No jak widać, jest tutaj ich sporo. Czy jest jakoś wytłumaczone fabularnie ich właśnie, że tak powiem, ta nagość tych pań, w sensie czemu to są kobiety, tylko to są jakieś kapłanki jakiegoś... To chciałbyś grać w nagich facetach? Nie, to miałem na myśli, ale... Wiesz co, powiem ci tak, być może, że to jest jakoś wytłumaczone, być może to jest super wytłumaczone, ale kto by to czytał? To prawda. Nie no, kto by na to tak naprawdę no za tymi różnymi takimi mniej lub bardziej obciachowymi, półnagimi obrazkami kryją się po prostu jednostki, których używam podczas walki. Każda taka karta ma swoje określone parametry, głównie atak i obronę. Dosyć ciekawy jest ten parametr Soldiers. To nam pełni funkcję taką podwójną. Po pierwsze są to jakby hapeki podczas walki. Po drugie, im wyższy jest ten poziom, ilość tych żołnierzy, tym mocniejsze ataki ma dana postać. Czyli tak jakby jej oddział, tak? Tak. To można... I rekrutując tych żołnierzy, wydajemy pieniądze. Wow. Znaczy wydajemy surowce wszystkie. No to... Co jest takie no dosyć ciekawe z tego względu, że jakby każdy atak, który przyjmujemy na siebie, jest równocześnie godzi jakby w nasze zapasy surowców, tak? Dlatego dobrze jest na początku sobie rozbudować bazę tych surowców, żeby mieć za co
te jednostki, nazwijmy to, odnawiać. No. Natomiast system walki jest taki, że w zasadzie na początku opłaca się mieć po prostu jedną dobrą kartę i do niej jakby rekrutować żołnierzy, a resztę zostawić na jeden jako takie... Buffery? No coś, co trochę pół jako darmowa tarcza, pół jako taki losowy wspomagacz skillowy. No. Każda postać ma jakiś tam swój skill. Tutaj jakby objawia się pierwsza zapowiedź tego, że ten system nie jest jakiś specjalnie zaawansowany. No, mamy tak naprawdę dosłownie kilka rodzajów skilli i no, tutaj nie ma jakiejś specjalnej filozofii. Ciężko jest mówić o jakiejś zaawansowanej strategii budowania tych teamów, bo najczęściej to jest tak, no tutaj mamy rodzaj na przykład takiego skilla, który unieruchamia przeciwnika na dwie tury i mamy też warunek, kiedy on się może włączyć. To jest znowu kolejny taki element, który świadczy o tym, że ta gra jednak w sporej mierze jest losowa. Te skille aktywują się po prostu losowo. Każdy skill ma określoną szansę na aktywację w danych warunkach. Na przykład ta pani piękna mi tutaj daje szansę 23% podczas początku walki na to, że będzie mogła unieruchomić przeciwników na dwie tury. Ale tylko wtedy? Tylko tak, na początku walki? Tylko na początku walki. Tutaj na przykład w każdej chwili, co turę masz 19% szans, rozumiem, że zadasz taki damage pojedynczemu przeciwnikowi, może być dla wszystkich przeciwników, ten damage może być mniejszy lub większy i tak naprawdę to są jeszcze skille leczące i skille wskrzeszające i to w zasadzie jest mniej więcej wszystko. No są jeszcze jakieś dziwne skille, takie mniej użytkowe, których raczej rzadko się używa, nie wiem, ona ma na przykład coś takiego, że jakby taką masz szansę na dodatkowy drop, ale to jest, no mówię, mało interesujące. Tworzymy sobie, na początku mamy możliwość stworzenia takiego oddziału z trzech jednostek, potem jak wykupimy taki budynek odpowiedni z czterech, potem z pięciu jak go rozwiniemy i to w zasadzie jest tyle. Pokażemy może, jak wygląda sama taka bazowa rozgrywka. To będzie strip poker? No nie ma chyba strip pokera. To jest gra dla dzieci przecież, nie widać. Mogli po prostu zasłonić cudki, jak mówiłeś. Wejdziemy sobie w battle. Tutaj mamy Chronicle, to są takie podstawowe, klasyczna jakby taka mapka, którą sobie przechodzimy. Robimy po prostu po kolei wszystkie i tak dalej, i tak dalej. No jak to trochę jak Mario. I też mamy zawsze jakiś taki eventowy dungeon. Jak zaczynamy grę, mamy dodatkowo jeszcze taki dungeon specjalny, który jest dosyć łatwy i za którego przejście dostajemy taki kupon na gwarantowaną kartę klasy SR co najmniej, czyli taką niemalże najlepszą, żebyśmy mieli chociaż jedną taką w miarę sensowną jednostkę, bo w większości będziecie zdobywać jakiś szajs totalny. No i przypuśćmy, że sobie tutaj wejdziemy do takiego dungeonu i tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj już 16% tej jakby misji wykonałem. Tu mamy vitality, czyli taką energię. Klikając sobie na advance zużywamy określoną ilość tej energii. A ty idziesz tą ulicą teraz. Tak, idę ulicą, która się nie zmienia. To jest taka pętla czasoprzestrzenna. No i może się stać, za każde takie kliknięcie, za każde wydaną określoną ilość punktów tych vitality coś się staje. Albo to jest walka, albo coś znajdujemy, albo nic się nie staje. No, albo ciekawe. Spotykamy jakiegoś innego gracza. No i pokażemy, jak wygląda walka. Co się stanie, jak spotykasz innego gracza? Możesz go zaprosić do znajomych albo przywitać. Za co dostajesz 3D. Punkty. Tak, mamy taki jedyny element 3D, to są te takie, nie wiem, nazwijmy to tła, no, pola bitwy. Takich można obracać? Jest kilka, nie można obracać. Cała walka przedstawiona jest w takiej dosyć statycznej formie, gdzie widać nasze karty przeciwnika. No i tak, nasza tura polega na tym, że wybieramy sobie jedną z kart, którą będziemy atakować, a potem klikamy na kartę przeciwnika, którą chcemy zaatakować. I tutaj już widać, że no, mając jedną mocną kartę, możemy po prostu cały czas nią atakować i tyle. A ponieważ jeżeli ktoś ma jednego żołnierza, to nawet jak zginie, to i tak tego żołnierza za darmo się odzyskuje, więc na początku te takie pozostałe karty oprócz tej jednej naszej mocnej służą jako taka tarcza darmowego hita, tak? No i ciach. O, i tu widzicie, aktywował mi się skill. Mogę sobie kliknąć, użyć tego skilla. I boom. I boom. I boom. No, i tak to wygląda.
Ładnie. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej. O, tu co zdobyliśmy sobie taki przedmiocik. Green Snowman. Zaraz powiem, co to są za przedmioty i do czego służą. No i zdobyliśmy jakąś kartę. To postać? Tak, no to wiesz co, tych postaci tutaj naprawdę jest mnóstwo tych kart. Bardzo dużo, ale większość do niczego nie. Znaczy, większość jest bezużyteczna, po prostu Rozumiem. totalnie, no. A to A to jest? jest taki specjalny event. Arkwicz? Tak, robiąc te eventowe kampanie, mamy szansę na spotkanie takiej, no nie wiem, super karty, nazwijmy to. Jedna jest totalnie super przepakowana, a druga jest taka troszeczkę mniej przepakowana. To jest ta mniej przepakowana, chociaż i tak ma 190 tysięcy punktów życia. To Uciekaj. jest coś, co nie, to jest coś w stylu Raid Bossa. To jest akurat całkiem fajny motyw. Gdyby nie to, że ta walka sama jest taka prostacka, to by był bardzo fajny motyw. To jest coś w stylu Raid Bossa. Ktoś się może przyłączyć? Tak, możesz zaprosić ludzi do walki. Masz po prostu, jak odkryjesz takiego Arkwitcha, to masz określony czas, przez który on jest jakby aktywny. Do walki zużywasz oddzielnych punktów takich. No i zaczyna się walka. I najprawdopodobniej dostanę łomot, ale nic nie tracę. To znaczy, walki z tymi takimi raid bossami, nazwijmy to, nie zabierają nam żołnierzy. Nawet jeżeli stracimy ich, to po tej walce odzyskamy ich na powrót. To bezpiecznie. Także jakby tutaj możemy się bawić w nieskończoność pod warunkiem, że nie skończą nam się te punkty. No i tutaj zaraz się skończy, bo za 3 tury. Zdejmie ci twojego ostatniego prawdopodobnie. Tak. Nie no, to jest jedyna postać, która tu coś robi, więc. No trochę zdjąłeś, tak, wiesz. Gdybyś miał same takie postaci. I dziękujemy. No i teraz zobaczmy, co się staje. Jak zostaliśmy pokonani, możemy sobie wezwać posiłki. Zaznaczamy sobie nasz klan, w którym jesteśmy. Tu mamy ludzi i mniej więcej czas, w jakim byli zalogowani, więc wybieramy sobie tych takich, którzy grali w miarę możliwości wcześniej, bo jest szansa, że oni się Wrócą. przyłączą do gry. I teraz każdy z tych graczy dostał powiadomienie, że jest ta babka do pokonania, no i oni mogą sobie wejść do walki i kogoś rozwalić. Ona A zniknie ty nie tutaj możesz nie znów za jej 2 godziny. zaatakować? Mogę, zresztą to zrobię. I tak w kółko, aż ją pokonasz? No tak, tylko że mam ograniczoną ilość podejść. No zaraz ci to pokażę po tej walce. Ile masz podejść do tego? W tym momencie mam 6 punktów, tak Battle Points one się nazywają i. No tu akurat się tak asysta od przyjaciela jakiegoś. Też się zdarza losowo. No i tu tak naprawdę to wszystko polega na tym, żeby mieć farta do aktywacji tych skilli, no. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ma się już jakiś, nie wiem, sporą ilość dobrych kart, naprawdę dobrze rozwiniętych, bo do rozwoju tych kart jeszcze też będziemy mówić zaraz, no to można sobie zbudować takie lepsze, nazwijmy to, deki pod określone zadania. Na przykład wiem, że są karty takie, które zadają naprawdę potężny damage na pojedynczy cel, taki tak zwany critical damage, one ten damage razy 10 zadają chyba. I są też inne karty, których aktywacja skilla powoduje to, że aktywuje się skill jakiejś innej postaci. A, Można by rozumiem. zrobić jedną pakerną postać i same, wiesz, pozostałe, których aktywacja będzie powodowała włączenie tego jej skilla. No, można by coś takiego zrobić, natomiast no, tych kart tu jest tak dużo, jest stosunkowo niewielka szansa na trafienie, bez oczywiście wydawania na to kupy kasy, jakichś fajnych, sensownych kart, że. No ciężko jest, nie wydając na to kasy, w jakimś szybkim czasie stworzyć sobie bazę, która pozwoli na jakąś ciekawą, sensowną rozgrywkę. Klikniemy Okej. sobie OK. No i co, jeszcze dwa razy coś Widzisz, takiego. mam A. 4 na 6 punktów. Każda walka mnie kosztuje jeden taki punkcik. O, ale już ktoś się w międzyczasie sprzątnął. I co? Gdzie są bonusy? Zaraz ci pokażę. No chyba coś dostałeś za No nie, no to. oczywiście. Tak, mamy tutaj ukończone. O, nawet dwa. Nie wiem, jakoś wcześniej kogoś biłem chyba.
No i to najczęściej są dwa dropy. Jest szansa oczywiście na jakiś dobry drop. Najczęściej dostajemy badziewny drop. Możemy kogoś przywitać. Dostajemy 10 friendship points. Nice. Yeah! O. Piękne. Piękna. Może była dobra. Na pewno. O, to. N. Karta rangi N nadaje się do fuzji. Ale widzę, że znalazłem tu też takiego super arkujcza, który ma trochę więcej tych punktów. Będziesz z nim walczył? 3,5 miliona. Nie, no pokażę po prostu, jak to wygląda. To ciężko to będzie nazwać walką, no bo to po prostu trzeba. No mówię, to jest tak naprawdę pojedynek takiej czystej, surowej mocy, która jest obliczana, wiesz, potęgą jakby tych kart i ilością pieniędzy, ilością punktów, jakie masz, Rozumiem. możesz na to wydać. No tutaj nie wygrywasz tego jakąś super strategią, tylko po prostu wszystko załatwiasz takim podejściem super siłowym, no. To oczywiście jest tylko jakiś ułamek. Już mnie unieruchomili. Nie zapraszasz nikogo do No walki? nie mogę. Jeszcze dopiero skończę walkę, dopiero będę mógł ją zaprosić. No. Możemy sobie zaprosić kogoś. Nie wiem, czy jest sens. Nie przewiduję, żebym po zrobieniu tej recenzji wracał specjalnie do tej produkcji. Ale sobie zaprosimy. Może jakimś cudem ktoś się pokona. Wróćmy sobie może w takim razie do tej misji, którą wykonywaliśmy. Samenki. Widzę. Tak, no to wiesz, to postaci, które możemy zdobyć jakby tak grając, to najczęściej się nadają do niczego. Co, to jest taki dungeon świąteczny, rozumiem. Tak. To miasteczko. Nie widzieć, czemu zawsze ten skill atakuje najsłabszą postać. Nie mamy nawet możliwości wybrania celu dla tego skilla. No, tutaj mamy taki friendship level. Jak dojdzie, grając, używając jakiejś karty, jest szansa przy każdej walce, że tam wzrośnie jej o jeden ten friendship poziom. Jak dojdzie do końca, to dostajemy, w sensie do 30, to taka karta dostaje 5% do ataku i obrony. No, tak wygląda spotkanie z innym graczem. Możemy wysłać invite, a już mam friend listę zapełnioną. I kolejna świeczka. Świeczko bałwanek. Pięknie wygląda ta animacja przejścia. Tym, 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 tym. I kolejny porywający pojedynek. Hopsa! Merry Christmas. Jakieś kartki świąteczne, które też możemy wymieniać na różne rzeczy. Generalnie tutaj mówię, jest sporo takich różnych, wiesz, systemów całkiem fajnych i to by było bardzo. Bardzo super, dużo kontentu. Witchgate to jest taki jakby dungeon w dungeonie, że tam masz głównie właśnie te arkujcze, ale nie będę w to wchodzić nawet. To wszystko byłoby bardzo fajne, gdyby nie to, że jakby sama ta baza tego gameplayu jest Rozumiem, no tak, taka no. super prostacka i. No właśnie tak zauważyłem, tak, że narzekasz, ale faktycznie patrząc na to, jak wygląda sama walka, że się jednak jest dużo płytsza niż w podobnych produkcjach, prawda? Chociażby Brave Frontier, Nie, no nie? to wiesz co, to w ogóle bez porównania, to jest O, patrz, popcornowa dziewczyna. śliczna. Enka była? Tak, tutaj nie wiem, czy w ogóle jest szansa na wydropienie czegoś lepszego. W zasadzie jedyna chyba szansa na coś lepszego to jest właśnie z tych Arkwitch i no oczywiście z summonów takich, o których też zaraz będziemy mówić. To może przejdę tą misję, żeby już tak, o. Teraz nie będą się mogli przez dwie tury ruszać. Co ciekawe, podczas walki też te karty zdobywają troszeczkę doświadczenia.
To jest miła odmiana, bo nie do końca przemawiają do mnie takie systemy. Mimo iż Brave Frontiera bardzo lubię, to jednak jestem zwolennikiem rozwijania postaci w bardziej, Rozumiem. nazwijmy to, bezpośredni sposób niż przez same fuzje. A tutaj przynajmniej troszeczkę. O, i skończyło nam się Vitality, więc użyjemy itemu, żeby już skończyć. Buty Walkirii. Tak. A, jeszcze jeden, co mi szkodzi. Tak jak mówiłem, nie przewiduję, żebym wracał specjalnie do tej produkcji, więc nie będę się szczypał. Może nawet jakiegoś premium summona zrobimy. Dajesz. Pewnie wylosujesz coś fajnego z cycami i będziesz chciał grać i grać. Wszystko ma cyce, ale niestety nawet cyce tej gry nie ratują. Smutne. Nie, znaczy dobra, może przesadzam, bo mówię, ta gra nie jest jakaś, nie jest beznadziejna. Ma na pewno kilka takich rzeczy, które mi się bardzo podobają, natomiast no niestety cierpi właśnie z powodu takiego. To jest taki klasyczny wyciągacz, wiesz, kasy, no. Rozumiem. Chociaż też z drugiej strony trzeba przyznać, że nie ma tutaj jakby specjalnych takich, nie wiem, nazwijmy to premium walli, tak? Które wymagają w pewnym momencie od ciebie zapłacenia. Boss, masz szansę? Panie. Arkuicza zlałeś, tak? Nie, no i mówię, jeżeli stać cię na to, żeby sobie uzupełniać tych żołnierzy, to nie ma już żadnego specjalnego problemu, wiesz. Kolega ci pomógł? Tak, jakiś tam przyjaciel się uaktywnił. Opsa. Śpiącą królewnę jakąś rozwaliłeś. Trzeba było nie spać. Mamy opcję oczywiście notify. Każdą akcję możemy sobie zaspamować na wszelkich możliwych Twitterach, Facebookach za dodatkowe friendship pointsy. Na pewno takie spamowanie przysparza wam bardzo wielu, nazwijmy to, realnych friendship No pointsów. tak. Wszyscy to lubią. Dlatego oczywiście trzeba sobie zrobić do tego oddzielne konto. No i Nie tak to ma mniej ten. więcej wygląda. Odblokowuje się następny taki node i możemy sobie tak to robić. Tutaj akurat ja już się zbliżam do końca tego dungeona. Ale to już mniej więcej pokazaliśmy, jak coś takiego wygląda. Pokażemy teraz może tak, summony. Czyli to skąd bierzemy tak naprawdę jakieś w miarę sensowne jednostki. O, jakieś coś nowego. Christmas Box. No, no to klasyczne, wiesz, podejście typu super promocja. Im więcej wydasz, tym większa szansa, że coś dobrego dostaniesz. No, nie wiem, czy to oznacza, że jeżeli zrobię 99 summonów, to będę miał gwarantowany jednego dobrego. No, możemy sobie line-up sprawdzić, czyli co możemy wygrać w danym summonie. UR to jest najwyższa jakby klasa. Tak. Mamy jakby takie cztery podstawowe klasy, czyli N normalne, R czyli rare. Mamy potem SR, czyli takie super rare, i UR, czyli ultra rare. A oprócz tego każdą kartę możemy jeszcze jakby ewoluować do wyższego poziomu i wtedy przed daną kartą pojawia się literka H od high. Niektóre różne karty mają różny poziom maksymalnej ewolucji. Natomiast jest to dosyć czasochłonne i. Okej, trochę tego jest. Nie, tego jest naprawdę dużo. Czekaj, mogę zaraz pokazać. Chyba tu będzie. Tych kart jest naprawdę w cholerę. Tutaj ich jest bardzo dużo. Tylko mówię, no tak naprawdę nie różnią się jakoś strasznie od siebie, no. 2625 jest. No. I to nie są różne jakby ewolucje tych samych. Okej, To komuś się są. bardzo chciało rysować Czyli no, dziewczynki mówię, no bo malowane. to trzeba, tak, malujesz taką, wiesz, taką jedną i masz już, wiesz, nie ma tu jakby, nikt specjalnie nie myśli nad tymi kartami, tak? Narysuj dupę, doklej, wylosuj jej skilla i wymyśl jakąś nazwę w miarę możliwości mniej kretyńską niż bardziej, chociaż No to tak. też nie do końca im się udaje. Dobrze. Samo miał być, samo. Summon miał być. Tak jak mówiłem, oprócz tych kart eventowych, różnych, które możemy zdobyć,
Mamy regular salmon, którego kupujemy za te friendship pointsy, które stosunkowo łatwo można zdobywać. Dziennie mamy jeden za darmo. To już nie wiem Zobaczmy. po co, bo. I co my tu mamy? Normal, okej. Okay. Więc robimy sobie, nie wiem, 10 za 1000. Tak naprawdę tego używamy głównie jako karmy do fuzji, do wzmacniania kart. O, i same normale. Chociaż też muszę powiedzieć, że jest szansa, żeby tu wylosować karty Rare i też są bodajże dwie czy trzy karty SR, które można tutaj wylosować. Mi się akurat przyforciło w miarę i moja karta SR, którą głównie gram, jest właśnie z tego Normal Summona. Okej. Mamy tak, mamy gwarantowany SR Summoning, który nam, tak jak mówiłem wcześniej, gwarantuje tą kartę klasy SR, ale niestety to jest albo jakiś eventowo się dostaje, albo za jakieś nagrody w różnych turnamentach i tak dalej, albo właśnie z tego pierwszego takiego dungeonu dla początkujących graczy. Mamy Ultimate Summon, który ma, no od Premium Summona się różni tym, że ma niby troszeczkę większą szansę na tą kartę SR. No jest jakby Jasne. trochę dopakowanym tym Premium Summonem i ten bilecik dostajemy co jakiś czas jako Daily Login, czy też właśnie za jakieś questy w grze, jakieś osiągnięcia takie, czy inne takie nagrody, nazwijmy to mniej systematyczne. No i Premium Summon, który wymaga wydania tych kryształków naszych premiumowych. Tu też nie jest tak, że trzeba je kupić. Je się dostaje co jakiś czas, a to z jakichś questów, Ty nie wydobywałeś ich, tak? nie, coś ty, a to za jakiś daily login właśnie, czy, no, można ich, podejrzewam, że śmiało można stwierdzić, że nie wydając kasy mamy jakiś tam w miarę stały przypływ tych jeweli, natomiast nie jest on jakiś powalający, no. Z tego, co czytałem, bardziej opłaca się wydawać to na specjalne budynki w naszym mieście niż na te sumony. No bo też można używać tiketów, które też czasem zdobywamy. Ale my tu na potrzeby recenzji zobaczymy, co z tego wyniknie. Nic. Rare. Jeszcze jedno, dawaj. Zaszalejemy. Może będzie z UR. Ur. Tak, na pewno. Dajesz ur. R, ale za to jaki obfity R! Dagon, to Dagon. Dagon przecież. Octoher No niezły Dagon, niezły. O, ale też robiąc każdy premium summon dostajemy punkty takie Maiden Points to się bodajże nazywa, Maiden Tickets i możemy je wymienić na coś. Okej, sporo różnych rzeczy. Tak, możemy je wymienić na jakieś takie slime, to jest taki klasyczna jednostka do rozwoju, czyli Szlama. ładujesz expa w slime'a i potem fuzujesz slime'a i dostajesz dużo więcej expa. Rozumiem. Klasyczna jednostka do levelowania. I za 120, czyli tyle ile mam, możemy zdobyć Ultimate Summon Ticket. Czyli zrobimy jeszcze ten samon. Zrobimy jeszcze jeden summon. Okej. Pokaż ten Ultimate Summon. Ultimate Summon i no co jest? A, rozumiem, bo mamy go najpierw musimy go odebrać. Czy jest szansa na coś powyżej R-ki? Jest, aczkolwiek nie kolosalna, podejrzewam. Te samony to chyba najfajniejsza część tej gry. No, wiesz co, w każdej grze najfajniejsze są samony, pod warunkiem, że zdobywasz coś fajnego. Tak, dokładnie. No i Ultimate Summon I i Kikuri wypada. uwaga! Pięciogwiazdkowa Kikuri Anima. R! Świetnie! Kate O to Sif, ale chodziło! Sif jest Sifem. No i tak to mniej więcej wygląda. Wydajecie pieniądze, nic z tego nie macie. Rozumiem. Możemy zobaczyć, jakieś to oszałamiające umiejętności mają nasze świeże zdobyte jednostki. Co to było? To jest mój ulubieniec. Wszyscy nie mogą się ruszać przez jedną turę, czyli trochę gorsze, bo moja poprzednia daje co dwie tury, na dwie tury, ale za to ta się może co turę aktywować. No i ma duży bufor defensywny z przodu. Dobrze. To jest też trochę słabe, że czasem ciężko jest przesuwać ten ekran, bo łapiemy zamiast tego inne karty. Co my tu mamy? O proszę, dokładnie taki sam skill. Co mamy dalej? Poznajesz te, które wylosowałeś? No poznaję.
Slash miał, stary. 200% na jeden cel, 10%, czyli takie jak połowa wszystkich moich jednostek, które tu są. No i do tego to się sprowadza, no tutaj znowu taki sam skill, tylko że tu tylko 10%, a nie 15%. Jasne. No nie ma tu jakiejś oszałamiającej puli tych, no przepraszam, są jeszcze takie, które zwiększają siłę ataku niektórym jednostkom. No ale to jest bardzo uboga paleta tych skilli i ciężko naprawdę z tym zrobić jest coś sensowniejszego niż po prostu dopakować karty z najwyższymi statami i stosować rozwiązanie siłowe. Teraz mówiłem troszeczkę o upgrade'ie tych kart, o rozwijaniu ich, pokażę jak to zrobić i też troszeczkę omówię ten system. Po pierwsze możemy robić klasyczną fuzję. Dobra, to już mam wymaksowane, więc załóżmy, każda taka postać ma maksymalny level, tak zależnie od tego jaka jest rzadkość tej karty, tym ma wyższy ten level cap. Snowman Magnet. No i tutaj po prostu bierzemy kartę, wybieramy inne, potem robimy fuzję i każda taka karta ma jakąś wartość expa, która się dodaje. Mamy też ewolucję, która pozwala nam ewoluować dwie takie same karty, tworząc inną kartę, najczęściej odwróconą i ze zmienionymi kolorkami. Wow, ale jak to? No tak, to jest jakby wyższy poziom tej karty. Ta ma jedną gwiazdkę, więc można ją ewoluować raz. A, koła. I część statów tych kart przechodzi na tą końcową, dlatego najbardziej opłaca się je rozwinąć na maksa, wymaksować i dopiero potem zrobić fuzję. Oprócz tego mamy jeszcze coś takiego jak Arkana, które nam tu akurat nie mam, ale które pozwalają nam na różne takie dodatkowe bonusy podczas tego, na przykład robiąc upgrade, nie wiem, możemy sobie użyć takiego arkana, który po pierwsze nam da super sukces, więc podwójna ilość expa, a po drugie nam da podwójną ilość expa, czyli poczwórną ilość expa. Dodatkowo mamy jeszcze takie arkana, które dają dodatkowy bonus do statów, do defensa i do ataku, czyli w zasadzie każdą, nawet najgorszą postać można wymaksować totalnie, jeśli chodzi o atak i defens. Natomiast jedyną rzeczą, której nie można w ten sposób poprawić, jest ten licznik żołnierzy. Rozumiem. Dlatego tak naprawdę to ma tylko główne znaczenie. No i teraz o ile fuzjowanie, jakby maksowanie, taka perfekcyjna ewolucja karty z jedną gwiazdką jest w miarę prosta do zrobienia, na przykład to mi się udało zrobić, to jeżeli masz 4 gwiazdki, to jest 16 kart. To jest kupa roboty. Oczywiście są wyliczenia pewne już matematyczne, które dają jakiś mniej więcej optymalny, taki sensowny poziom, do który warto jest w to inwestować. To mam na przykład rozwinięte już na 3 gwiazdki. No ale mogę pokazać, jak mniej więcej się różnią te. Mogę pokazać, albo i nie mogę, bo coś się zaczęło kręcić strasznie. No to jest jej ewolucja. Dlaczego? A, bo to pokazuje tylko tę kolejną ewolucję. No to wierzcie mi na słowo, że te ewolucje niespecjalnie się różnią. Oprócz tego jest ciekawy motyw amalgamacja tak zwana na polski, znane słowo, który polega na tym, że z dwóch różnych kart możemy stworzyć inną, dziwną. Dziwno, ale w znaczy, sensie... Jest parę takich połączeń. Ich akurat jak na tak dużą ilość bazową kart, to jest dosłownie kilka takich zestawień, które ci mogą dać coś sensownego. I dodatkowo jeszcze jako dodatkowy smaczek jest coś takiego, że niektóre karty podczas ewolucji mogą mieć tak zwany wypadek przy ewolucji. Na przykład tu masz, nie wiem czemu to nazwali reverse evolution, ale ewoluując ją z tego stadium do tego normalnego, jest szansa, że dostaniemy inną kartę troszeczkę z innymi statami. Ale gorszą? Czasem gorszą, czasem lepszą. To zależy od postaci, ale też są arkana, które pozwalają nam zmniejszyć to lub fajne, wyeliminować to... szansę na to, że się zdarzy ten wypadek podczas ewolucji. Wypadek tak, podczas ewolucji. Tak, fajne, tylko że no to mówię, podoba. To jest... Znowu, ten system jest, ale nie jest tak często używany i jakby w tej ilości olbrzymiej tych kart troszeczkę niknie. Powiemy może jeszcze troszeczkę o tym elemencie takim klanowym, bo on też jest całkiem fajnie rozwinięty. O, zbiorę sobie ETR. Mamy tu naszą zakładkę Sojusz. Lion.
Mamy bardzo ciekawe rozmowy, które są prowadzone na tej tablicy. Konnichiwa. No. Mamy Alliance Hulk, w którym możemy ofiarowywać jakieś surowce. Ale jestem zajebisty. Macie chłopaki, nażryjcie się moim żelazem. No i to nam zwiększa jakiś bonus, który dostajemy za to, że jesteśmy w tym klanie. Możemy dać im jeszcze więcej. Macie, żyjcie. Daj wszystko, co już masz nie grać. Nie no, co ty. Nie zostawię swoich tych, swojego tego, jak ona tam miała. Ta z buforem. Możemy dawać na przykład punkty friendship. O proszę, 2000 dam. Jak dam w cały klan da odpowiednią ilość, to wtedy można tą kartę dostać. Czy możemy na przykład oferować karty N, karty R też. A, żyj! O proszę. No. Ale Nikarek nie oferuje, widzę. No to i tak nie są jakieś super karty, podejrzewam. Mamy, tak, Worship Goddess, a przed chwilą tu pokazywałem. Co ciekawe, mam jeszcze coś takiego jak... Worship Goddess, zobaczmy to do Worship Goddess. Why? Mam jeszcze coś takiego jak Ultimate, może mi się uda tym razem kliknąć. Ultimate to są jakby takie wojny klanów, co jakiś czas są aktywne i wtedy nasz klan trafia do jakiejś tam grupy chyba 5 czy 6 klanów i możemy w określonych godzinach się między sobą naparzać, zdobywając... Na żywo to jest, tak? To nie... Tak, znaczy nie, oczywiście to nie są walki, wiesz, gracz kontra gracz, tylko gracz kontra drużyna innego gracza. No i tutaj można wygrać właśnie jakieś tam różne karty, różne tickets, summony. Po prostu się różne określone jednostki akurat aktywne, eventowe. Rozumiem, dzieje się po prostu. Tak, no i wiesz, tak się nawalasz z tymi przeciwnikami. Najczęściej wybierasz jeden słaby klan i klepiesz tych, którzy mają mało mało rozwinięte postaci. No i tak to wygląda. Także jest tu też taki element klanowy. Bardziej taki społecznościowy. I jeszcze, co ja chciałem pokazać... Arena? Tak, jest coś takiego jak duel. Duel to jest sposób, w którym możemy zdobywać takie średniackie dosyć jednostki. To właśnie te mikołajki, takie, tfu, mikołajki, bałwanki. Są określone takie jakby zestawy, to się nazywa relikty, za których zebranie możemy zdobyć określone karty. Rangi R, więc nie jest to żaden szał. Zobaczmy, co to za karta. Widzisz, to jest akurat ciekawy skill. Odpala skill jakiejś innej postaci. No i żeby oczywiście dostać tą kartę, to muszę zebrać pełen komplet. No i jak czegoś nie mam, to sobie klikam. Tu mi się pojawiają przeciwnicy, którzy to mają i mogę im to zabrać. Ale oczywiście najlepiej jest wybrać takich, którzy mają mało żołnierzy. I tu możemy to zabrać. Możemy to zabrać na zawsze? Tak. A tobie też można coś zabrać? No można, ale wiesz co, no najczęściej to co 5 minut możesz zrobić, więc uzbierasz komplet, kupujesz i masz resztę gdzieś. Dobra, no, normalnie poszukałbym kogoś, kto miałby na przykład 3 czy 5 żołnierzy w sumie, ale tu widzę, że ktoś ma 1000, więc zaryzykuję. Jakąś niezłą, bezwstydną... Bezwstydnicę ma. Tak. I kolejny pasjonujący pojedynek się zaczyna. I kto wylosuje skill na początek? Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ale zobacz, on ma tyle żołnierzy, że w zasadzie nie stanowi dla mnie specjalnego zagrożenia. No to zależy, za ile trzaśnie. W sumie ma 5-osobową drużynę. No ale ja tu mam już pyk. Ałe, dziękuję. Do domu. No tak, no. Jak uczył Sun Tzu, wiesz, musisz znać przeciwnika, wiedzieć, ilu ma żołnierzy. No tak. Cytując zasady walki, jeżeli twój przeciwnik ma 5 żołnierzy, a ty masz 5000, to na pewno wygrasz. Chyba, że mieliśmy super pecha. No i zdobyliśmy tego bałwanka. No i tak mógłbyś za następne tam 4 czy 5 minut będę mógł sobie zdobyć kolejnego. Uzbieram komplecik, będę mógł odebrać tą kartę, która nie jest mi do niczego potrzebna absolutnie. To mówiliśmy. Chyba już nawet wszystko omówiliśmy.
Masz, Adam, jeszcze jakieś pytania? Nurtują cię bardzo? Znaczy, chciałbyś spytać... pooglądać jeszcze trochę obrazów. Tak, masz jakieś. Nie, nie, już napatrzyłem się dość, ale chciałem spytać jeszcze, bo widzę, że to możesz rozwijać sobie wielkość swojego miasta, tak? Tak, możesz. Czy to w miarę tanio można kupować, czy to szarze jest nastawione na... początku, nie, no to nie jest nic, czego nie mógłbyś kupić za normalną kasę. Ale to miasto ma limit jakiś swój? Może dojdziesz do ściany? Nie wiem, czy miasto ma limit, ale jest taki budynek jak... Zwiększenie limitu. Nie, jest taki budynek... Nie no, to jakby pole możesz sobie zwiększać normalnie, ale jest też taki budynek, który się nazywa First Kingdom Gate i podejrzewam, że prowadzi do twojego drugiego królestwa, więc możesz sobie budować, a budować. Rozumiem, no. Nie no, co jakieś fajne, no... Wygląda obiecująco. A, jeszcze może mogę powiedzieć o jednej rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć w upgrade'owaniu, zdaje się. Możemy jeszcze upgrade'ować skille określone postaci za pomocą takich medali. Medale to jest jakby taka oddzielna waluta, którą zdobywamy w sposób taki, że sprzedajemy nasze rzadkie karty. To się robiło, zdaje się, z tego menu. Możemy je albo sprzedać za kasę, albo możemy zrobić medal exchange i wtedy wymieniamy karty na te medale. I za te medale możemy albo sobie podnosić poziom skilla naszej danej karty, który po prostu zwiększa na przykład damage i szanse na aktywację, albo też możemy tych medali użyć w sklepiku i sobie za to kupować te arkana, czyli te różne takie bonusy, których używamy do fuzji, do ewolucji. Nie, jasne, fajne. I tak dalej. No. One w zasadzie są konieczne, jeżeli chcemy coś rozwinąć szybko i tak optymalnie. No. To wtedy tego się używa. Na przykład Arcana Succession przy ewolucji zawsze powinno się używać, bo 5% więcej statów się przenosi na tę potem ostateczną kartę. No. Natomiast mówię, no, o ile ten system rozwoju jest naprawdę bogaty, ilość jednostek jest naprawdę kolosalna. Olbrzymia, to widziałem. To jest to wszystko takie strasznie żmudne. No, rzadko kiedy, mówię, traficie na jakąś sensowną kartę. Na początku oczywiście dostaniecie jakąś dobrą kartę, więc będziecie mieli jakby taką bazę, która pozwoli wam prawdopodobnie naprawdę sporo kontentu przejść. Natomiast no, żeby zanurzyć się jakby w jakąś taką bardziej strategiczną kompozycję tych różnych strategicznych ustawień, doboru tych kart, no to trzeba by naprawdę kupę czasu na to poświęcić. Mi się nie chce, to jest bardzo dużo fajnych pomysłów, natomiast sam jakby bazowy taki content jest troszeczkę żmudny i wymaga za dużo czasu, za dużo poświęcenia temu wszystkiemu uwagi. Nie wiem, co to za invite mi się zaświetlił. Wow. Whoremongers. Ja bym powiedział, że... Oje. Oh yeah. Dobra nazwa, podoba mi się. Opaj. A, dobrzy. Ale przecież ja jestem w innym chyba klanie. Czy już mnie zdążyli właśnie wywalić? No jak zapraszasz tylko do bitwy z... Nie, no jestem w swoim sojuszu. Ale gdybym grał dalej, to bym się do nich przyłączył. Dobry akcent. Dobra, słuchajcie, będziemy w takim razie chyba kończyć. Myślę, że mniej więcej pokazaliśmy, z czym to się je i na czym to wszystko polega. Oprócz dużej ilości prawie gołych bab, mamy system taki, który z jednej strony jest bardzo bogaty, a z drugiej strony u swojego podłoża ma jednak dosyć nudny i repetytywny system takiej prostackiej walki. No ale być może jako taki zabijacz czasu dla kogoś to może się całkiem nieźle sprawdzić, jeżeli ktoś nie chce się jakoś specjalnie w to zagłębiać, po prostu od czasu do czasu chce sobie poklikać i popatrzeć na jakieś półnagie, no nie wiem jak to określić, rysunki, no bo nie powiem, że to są babeczki, bo to chyba by było trochę nietrafne. No. No to właśnie może się w coś takiego pobawić. Ja chyba już na tej recenzji poprzestanę, zakończę swój kontakt z tą grą, ale być może komuś coś takiego właśnie się spodoba i jakoś go to zachęci, to co mówimy, bądź zniechęci, zaoszczędzi też troszeczkę czasu i transferu na ściąganiu. Także będziemy chyba kończyć. Dziękujemy i do usłyszenia. Uwagę.